W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego zapraszam Was do powtarzania słów modlitwy. Boże Ojcze, proszę Cię o Ducha mądrości i objawienia, aby to, co usłyszę, to, co przeżyję, zmieniło sposób, w jaki żyję, dla chwały Twojego Królestwa. Proszę Cię o to w imię Jezusa. Amen. Usiądźmy. Na początku chciałbym przeczytać świadectwo, które wpłynęło do naszej skrzynki internetowej. Nie bardzo umiem pisać o zachwycie po wieczorze chwały w Janowcu, bo słowa te są marne w porównaniu z doznaniami, ale tak fizycznie. To była wspólna modlitwa ludzi całego Kościoła. Wreszcie poczułam, że Kościół to wspólnota ludzi, których łączy wspólne pragnienie miłości wykraczającej poza padł ziemi i ograniczenia ludzkie. To była głęboka i pełna miłości wybaczającej modlitwa. Ksiądz na początku zapowiedział deszcz łask. Za to sprowadził nie deszcz, ale taką ulewę, że pierwszy raz poczułam, jak przesiągam do najgłębszej komórki ciała, serca, umysłu i duszy. Z nieba lała się ulewa miłości. Bóg stąpił w tej rzece wody dosłownie do ludzi i było go czuć tuż obok, tak niewiarygodnie blisko. Z oczu lał się potok łez, z serca na przemian płynęła krew z ran, które wcześniej zadano, które ja zadałam innym, z duszy wydzierało się wycie do Boga: ratuj, Panie, i wyprowadź z tej ziemskiej ciemności, bo jasność i światłość Boga były już widać na wyciągnięcie ręki. Do serca wpłynęła rzeka miłości, która spokojnie, powolutku zasilała swoją mocą krew w całym moim ciele, duszy i do teraz budzi nowe tchnienie życia. Zostałam też dosłownie uzdrowiona. Szok faktu jest nadal tak wielki, że uważam, iż trzeba jeszcze trochę czasu, aby się z tym oswoić. Jako dziecko doznałam udaru słonecznego i przegrzania. Rozregulowała mi się termika całego ciała. Nie udało się tego wyleczyć. Latem tego roku stan po ponownym przegrzaniu się pogorszył. Trochę większe ciepło było dookoła mnie, a ja już mdlałam. Zima była okrutna. Marzłam ogromnie od środka. Rano jeszcze jakoś dawałam radę, ubrana na cebulę. Pod wieczór całkiem ciepłym wnętrzu chodziłam już w trzech rękawach i bez rękawniku. W nocy spałam jak dziwak. Gruba piżama, dwie kołdry, na to koc, czasem czapka na głowie. I rano często budziłam się zupełnie niewyspana, bo zamiast spać, to budziłam się z zimna. Na wieczorze chwały, gdy ksiądz kroczył z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie pomiędzy ludźmi, poczułam dziwne ciepło, które przeszyło mnie jak jasny sup od czubka głowy aż po stopy. Było to przyjemne ciepło. Na koniec wieczoru, gdy podeszłam po błogosławieństwo do kapłana posługującego, w chwili, gdy dotknął mojej głowy, poczułam, jakby zadrgały mu dłonie. Wzdrygnął się, a z jego rąk popłynął bardzo lekki prąd, odczuwany jako mrowienie. Kapłan nie tylko utrwalił łaski, ale mnie dosłownie doładował. W drodze powrotnej do domu, jak zwykle, przygotowałam się na totalne marznięcie, zwłaszcza że modlenie się bardzo mnie eksploatowało i angażowało. I tu było pierwsze zdziwienie, bo po godzinie zaczęło mnie rozpierać ciepło. Ja z ciepła zacząłem się pocić, to była czysta abstrakcja. W nocy scenariusz w łóżku się powtórzył. W następną noc nie leżałam już pod kilkunastoma warstwami. Spałam normalnie, za to rano uśmiałam się z siebie, bo obok łóżka leżała wyrzucona zbędna sterta niepotrzebnych nakryć i rzeczy. Czuję, że to ciepło nadal we mnie płynie i dalej mnie leczy na ciele i duszy. We wtorek tak już tęskniłam za bliskością Boga, że wieczorem poszłam na mszę świętą. Dłużej nie mogłam czekać, aż nadejdzie tradycyjna niedziela. Mam energię i siłę na działania, które gdzieś czułam, że dobrze byłoby zrobić, ale tak naprawdę były zbyt poza moim zasięgiem wykonalności. Po latach założyłam obrączkę i ozdoby, które otrzymałam od męża jako symbol naszej miłości. Przed laty zdjęłam to wszystko, bo małżeństwo odsłoniło przede mną taki padł ziemi, że fizycznie odczuwałam zbyt duże cierpienie, gdy czułam, że jestem mężatką. Teraz już tak się nie boję ewentualnego cierpienia. Wierzę, że w tej bezpośredniej bliskości Boga, jaką zostałam obdarowana, zostanę tak poprowadzona, że odnajdę swoje szczęście w powołaniu do małżeństwa. Odnajdę swego męża, poczuję siłę nierozerwalnych więzi rodziny.
Z Bogiem jest możliwe to, co po ludzku dawno zostało spisane na stratę. Chwała Panu. Te świadectwa czytamy dlatego, żeby wzrosła nasza wiara, bo to, co czyni Pan Bóg, często bardzo, bardzo mocno przekracza wszelkie nasze oczekiwania i wyobrażenia. Często mamy jakieś wyobrażenie o tym, w jaki sposób Bóg do nas przychodzi, ale On może być zupełnie inny. Może mieć zupełnie inny sposób, może mieć zupełnie inny pomysł na przyjście do każdego z nas. Może mieć zupełnie inne wyobrażenie o czasie, w którym ma przyjść. I w zupełnie inny sposób, niż my się tego spodziewamy. I spotkanie z Bogiem, autentyczne, szczere spotkanie z Bogiem, zawsze jest rzeczą nieprzewidywalną. Bo kiedy spotykamy Boga, który Ducha Świętego, który jest jak wiatr, jak huragan, to tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana, że tego nie da się przewidzieć, jak On będzie działał. Nie da się przewidzieć tego, w jaki sposób będzie przychodził. Huraganu nie da się kontrolować. I tak samo tych ludzi, którzy są z ducha. Nikt nie wie, skąd przychodzą i dokąd idą. Także nie wiadomo, jak będzie wyglądała dzisiaj modlitwa. Bo Bóg chce nas zaskakiwać. Bóg chce do nas przychodzić w taki sposób, w jaki nawet my sobie tego nie wyobrażamy, albo być może nawet nigdy nie doświadczyliśmy. I to jest ważne, żeby na początek mieć otwarte serce, żeby pozostać z otwartym sercem, żeby powiedzieć: tak, Panie, przyjdź do mnie w sposób taki, jaki Ty tego chcesz. Powtórzcie. Tak, Panie. Amen. Zgodziliście się właśnie na rzecz nieprzewidywalną. Powodzenia, szczęść Boże. Na początku każdej mszy świętej mamy to pozdrowienie, że kapłan mówi: Pan z wami, i my odpowiadamy: i z duchem twoim. Ale potrzeba, żebyśmy sobie uświadamiali, co to znaczy, że Pan jest z nami, że Pan nas nie zostawia, że Bóg, który jest z nami, jest Panem. Jest Bogiem niesamowitym i nieprzewidywalnym. I On jest dobry. Chciałbym zachęcić was do wysłuchania fragmentu Ewangelii, przez który będziemy chcieli się zapytać, co Bóg chce powiedzieć każdemu z nas. Bo kiedy czytamy Słowo Boże, to czytamy je po to, żeby wzrosła nasza wiara, bo przez wiarę widzimy, że my znajdujemy się w takich samych sytuacjach, jak ci ludzie, którzy są w Biblii. I jeżeli Biblia mówi o tym, w jaki sposób Bóg do nich przyszedł, to w podobny sposób może do nas przyjść. I my tego potrzebujemy, żeby zrozumieć i otworzyć się na to, w jaki sposób Bóg do nas będzie przychodził. Jezus rzekł: pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy go na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle. Zawiózł go do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary. Dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto Słowo Boże. Ewangelia opisuje sytuację człowieka, który schodził z Jerozolimy do Jerycha. Jerycho to jest miasto położone w odległości około 30 km od Jerozolimy, tak jak powiedzmy do Gniezna. Tam jest chyba dokładnie 27 km. Ale co ciekawe,
to jest miasto, które nie leży na równi z Jerozolimą, ale to jest miasto, które leży prawie 1000 metrów niżej. Jerozolima jest około 730 metrów nad poziomem morza, a Jerycho jest 230 metrów w depresji. I można się zapytać, co ten człowiek tam robił? Co nam Bóg chce powiedzieć przez tą sytuację tego człowieka, w którym on się znalazł, w którym doświadczył pobicia? Być może był człowiekiem bardzo pobożnym. Być może był człowiekiem, który poszedł do Jerozolimy właśnie do świątyni się modlić. Być może, zależało mu na Bogu. I co? Zależało mu na Bogu? I wracając, spotkał ludzi, którzy go pobili. A być może jest to człowiek, który miał trudny czas. Bo sam ten obraz schodzenia w dół, to jest moment schodzenia w coraz gorszy czas. Jak niektórzy mówią, mam doła. Właśnie to jest, to może być obraz wchodzenia w taki dół. I co? I wtedy, kiedy u niego jest coraz gorzej, wtedy, kiedy on coraz bardziej schodzi w dół, to co się dzieje? Z deszczu pod rynnę. Jak jest już nisko, to spotyka ludzi, którzy go pobili. Być może ty też jesteś w takich sytuacjach, gdzie czujesz się, że lecisz w dół. Tak jak ten człowiek z Ewangelii. Ba, więcej. Być może nawet spotkałeś ludzi, którzy zamiast ci pomóc, którzy zamiast ciebie wesprzeć, jeszcze bardziej cię dobili. Jeżeli tak, to mam do ciebie dobrą nowinę. Dobra nowina dla ciebie jest taka, że możesz się odnaleźć w tej Ewangelii i zobaczysz, że Jezus dzisiaj do ciebie przyjdzie, jeżeli to przyjmiesz. Jeżeli też jesteś w takiej sytuacji jak ten człowiek, że schodzisz z deszczu pod rynnę, to zobaczmy. Ewangelia mówi, że ten człowiek wpadł w ręce zbójców. Był w rękach zbójców, to znaczy należał do nich. Do kogo ty należysz? Zobacz, że za każdym razem, kiedy wpadasz w ręce zbójców, należysz do nich. A co może być twoimi zbójcami? Twoimi zbójcami mogą być twoje myśli, które cię oskarżają, twoje poczucie winy, twój smutek, twój żal, twoje roztargnienie. Zobacz, jakich masz i zobacz, ilu masz wewnętrznych zbójców, którzy ciebie chwytają, twoje poczucie niższości, które ciebie chwyta i trzyma cię mocno w ryzach. I co ci zbójcy robią? Zbójcy w pierwszej kolejności zabierają wolność. Oni trzymają tego człowieka. I tak samo, jeśli masz jakieś sytuacje, w których czujesz, że jesteś bezradny, na które nie masz wpływu, jeżeli czujesz, że jesteś w sytuacjach, w których nie możesz się ruszyć, być może to jest jakiś grzech, z którym sobie nie dajesz rady, być może to jest taka jakaś sytuacja, która cię przerasta, której nie potrafisz rozwiązać, wobec której jesteś bezradny. Być może to jest grzech innego człowieka, który ciebie dotyka, który ty musisz znosić. To jest druga dobra nowina dla ciebie, bracie i siostro. Jest już dzisiaj druga dobra nowina w tym, co zacząłem mówić. Bo Bóg jeszcze bardziej chce przyjść do ciebie. Bo Ewangelia to jest dobra nowina. Zobaczmy, jeżeli będziemy w taki sposób patrzyli na Ewangelię, będziemy szukali powodów, w jaki sposób Bóg może do nas przyjść. I wtedy co się dzieje? Wtedy nie ma takiej sytuacji, w której mógłbym być, nie ma takich okoliczności, w którym mógłbym się znajdować, które by mnie mogły przygnieść. Bo jeżeli odnajduję swoje życie w Biblii, to dla mnie to jest księga życia. To nie jest martwa litera, ale dla mnie to jest księga życia, bo ja spotykam Chrystusa, który jest życiem. I kiedy nawet jestem pobity, to On mi daje życie, On mnie podnosi. I zobaczmy, co jest dalej w tej Ewangelii. Pierwsze, co ci zbójcy robią, obdarli go z szat. Szata to jest symbol godności, symbol dziecka Bożego. Na chrzcie otrzymałeś szatę. I co z tą szatą się stało? Czy naprawdę w sercu czujesz się dzieckiem Bożym?
Jeżeli w sercu się nie czujesz, a gdzieś tu w głowie teoretycznie wiesz, to kolejna dobra wiadomość jest taka dla ciebie, że Bóg dzisiaj chce ci dać wolność dziecka. I chce, żebyś był w takiej relacji, w takiej więzi z Nim jak dziecko. Proste, ufne dziecko, które nie bardzo musi się martwić tym, co ma zrobić, ale tym, żeby za rękę trzymać tatę i żeby być blisko Niego. Żeby siedzieć Mu na kolanach. I Bóg jest strasznie podekscytowany taką relacją. Pytanie, czy ty jesteś podekscytowany taką relacją z Bogiem, w której możesz mieć tyle ufności, w której możesz mieć tyle bezpieczeństwa, w której możesz mieć tyle pokoju. Bóg chce się tobą opiekować. Jesteś Jego dzieckiem. W Księdze Ozeasza czytamy takie słowa: miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Troszczyłem się o nich jak matka o niemowlę. Podnosiłem je, przytulałem do swego policzka. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Bóg chce odnowić w tobie obraz syna. Bóg chce odnowić w tobie obraz córki. Żebyś nie tylko gdzieś teoretycznie wiedział, ale żebyś czuł i żebyś rzeczywiście tym żył, że jesteś synem, jesteś córką Boga. Jeżeli to będzie głębokie przekonanie, które Bóg ci da, to będzie miało wpływ na wszystkie inne decyzje, które podejmujesz w twoim życiu. Wtedy w twoim życiu nie ma miejsca na lęk, bo ty jesteś dzieckiem Boga, bo tata się o ciebie troszczy. Wtedy w twoim sercu jest ufność. Choćby wszystko dookoła nawalało, chociażbyś widział, że świat staje wobec ciebie oporem, to widzisz, że w twoim sercu masz miłość Ojca i ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie. I to, co daje nam Bóg, przeprowadza nas przez to, co daje nam świat. Dalej, zadali mu rany. Ci ludzie zadali rany. Można powiedzieć, co to jest zranienie? Zranienie to jest każdy brak miłości, który otrzymujemy w życiu. Każda obojętność, każda sytuacja, w której oczekuję uwagi, oczekuję akceptacji, oczekuję miłości, a jej nie dostanę. To jest zranienie. I w wielu sytuacjach jesteśmy ranieni. Oczekujemy zrozumienia, oczekujemy miłości, oczekujemy wsparcia, oczekujemy akceptacji, oczekujemy poczucia bliskości, oczekujemy zrozumienia i nie ma tego. I jeśli tego nie ma, to nas boli i to jest zranienie. A kto może mnie zranić? Każdy. A kiedy można mnie zranić? Zawsze. Już od najmłodszych chwil, od momentu poczęcia praktycznie, przez całe moje dzieciństwo, wszystkie sytuacje, które pamiętam, które mnie zabolały, to są moje zranienia. Zranienia mogą być wywołane moim grzechem, ale mogą być wywołane grzechem innych ludzi, na które ja nie miałem wpływu. I chodzę potem z takim wielkim obciążeniem, z takim wielkim bagażem doświadczeń. Co mam robić? I w życiu ciągle ciężko. Jak to niektórzy mówią, że w życiu cały czas mam pod górkę, a jak mam z górki, to i tak pod wiatr, nie? No to jest coś w ten deseń, że zawsze jest niedobrze. I wtedy potrzebuję uzdrowienia. Bo mam w sobie ciężar, który może nie zawsze nawet sam sobie nałożyłem, bo może to nie był mój grzech. Ale widzę, że ten grzech mnie przerasta, że ten ciężar, że to zranienie mnie przerasta i ja sobie sam z tym nie dam rady. I to jest błogosławiona sytuacja, kiedy mogę stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Panie Jezu, ja nie dam sobie rady. Zobaczcie, czemu my się często nakręcamy, czemu się spinamy, bo myślimy, że z czymś damy radę. A kiedy coś nie idzie po naszej myśli,
Chwała Bogu, że coś nie idzie po naszej myśli. Wiecie czemu? Bo wtedy może umrzeć nasz egoizm. Bo my sobie myślimy, o, po mojemu to będzie tak, tak, tak i tak. A jak nie idzie po mojej myśli, to zaczynam się frustrować, denerwować, smucić, bo coś nie poszło po mojej myśli. Awanturuję się, wszyscy dookoła mnie mają ze mną dym, bo coś poszło nie po mojej myśli. I trudno żyć z egoistą. Egoista zawsze będzie cierpiał. Bo jeżeli przytwierdzi się do swojego egoizmu, to będzie cierpiał dlatego, że ciągle coś nie idzie po jego myśli. A jeżeli będzie rezygnował ze swojego egoizmu, to i tak jego egoizm będzie musiał umrzeć, więc to i tak będzie bolało. I tutaj potrzeba zawierzenia. Rezygnacji z tego, co mi się wydaje i co ja uważam i co ja sobie wyobrażam i przyjęcia tego. Ufność polega na tym, że ja mogę spojrzeć na moje życie i powiedzieć, Panie Jezu, moje życie nie jest doskonałe. Nie jestem doskonały. Jestem smutny, jestem grzeszny, jestem poraniony, jestem egoistą. I widzisz, że ciągle walczę i nie daję z tym rady. I pierwszy krok do uzdrowienia jest wtedy, kiedy idziesz do spowiedzi, mówisz swoje grzechy i Chrystus cię podnosi. Uzdrawia twojego ducha, uzdrawia twoje wyobrażenie o Nim. On przychodzi do ciebie w twoim grzechu, w twoim upadku, ciebie podnosi i przyjmuje ciebie takim, jakim jesteś. I mówi ci, kocham cię, mimo to. I to jest coś, co daje dopiero kopa do życia. Bo myślimy, że jeżeli coś tam nam się nie uda, to nas nie da się kochać. A tu nagle oczy się otwierają, bo jest Chrystus, który mnie kocha mimo mojego grzechu. Ale Panie Jezu, ale ja chcę czynić dobrze, ale nie wiem, nie jestem w stanie Ci dać gwarancji, że dzisiaj do wieczora nie zgrzeszę. To co, i tak Cię kocham. I Jezus pokazuje, że nasza więź z Nim jest priorytetowa. Że to jest najważniejsze, żebyśmy mieli z Nim więź, żebyśmy mieli z Nim relację. A kiedy na tą relację możemy się zamykać? Wtedy, kiedy zamykamy swoje serce. A kiedy zamykamy swoje serce? Kiedy jesteśmy oddzieleni od Boga. A kiedy jesteśmy oddzieleni od Boga? Wtedy, kiedy żyjemy w grzechu na przykład. Wtedy, kiedy nie chcemy przebaczyć. Wtedy, kiedy nosimy w sobie urazy. Wtedy, kiedy nasze życie jest w posiadaniu bardziej naszych wewnętrznych zbójców niż Jezusa. To co wtedy trzeba zrobić? Jezu, ja nie daję sobie rady z tymi moimi wewnętrznymi zbójcami. Weź mnie, weź ich, weź mnie. Zobaczmy, że ten człowiek to nie jest akcja jak z filmu z Jean-Claude Van Damme, że on sobie idzie z tej Jerozolimy do Jerycha, oni się ustawiają naokoło i wiecie, jak jest w amerykańskich filmach, nie? Jeszcze oni wszyscy dookoła mają pistolety, on nie ma nawet noża i jedną ręką wszystkich rozwali. Wyskoki i tak dalej, nie? To nie jest zupełnie taka akcja. On nie jest samowystarczalny. On jest pobity, zbolały, zgnojony i nie ma siły. Ewangelia mówi jeszcze więcej, że on jest na pół umarły. On nawet nie wie, czy żyje. Można tak żyć, ale co to za życie? Czasami mówimy. Więcej. Oni nie dość, że go obdarli szat, zabrali mu godność dziecka, zabrali mu ufność, poranili go bardzo, zostawili go na pół umarłego i jeszcze go zostawili. I w tym wszystkim osamotniony, sam jak palec, nie ma dookoła zupełnie ani jednej osoby, która mogłaby go zrozumieć. I taki gość leży, zbolały, umierający, sam. I kiedy zobaczyłbyś jego życie, to się spodziewasz, no tak, teraz to tylko czekać, aż umrze.
I co wtedy? I wtedy pojawia się nadzieja, bo ktoś idzie po drodze. Kapłan idzie. Lewita idzie. Ludzie, którzy służą Panu Bogu. Może oni mi pomogą. Przeszli obok. Tak się przejęli tym, że mieli obowiązki w świątyni, że mieli za dużo do stracenia. Bo gdyby dotknęli człowieka, który wyglądał na pół umarłego, to zaciągnęliby według prawa rytualną nieczystość. I dla nich zasady były ważniejsze niż ludzie. Bardziej kochali zasady niż ludzi. Bardziej kochali prawo, a nie rozpoznali prawa miłości. Bo co? Mieli za dużo do stracenia. Dlatego Jezus mówi, bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego. Bo jeżeli czujesz, że masz pozycję, jeżeli czujesz, że masz władzę, jeżeli czujesz, że masz pieniądze, jeżeli czujesz, że masz dobrą opinię w oczach innych ludzi, to chłopie. Jeżeli czujesz się poważnym katolikiem, to masz problem, bo my się dzisiaj w kościele będziemy modlić jak dzieci. Będziemy podnosić ręce, będziemy klaskać, będziemy się śmiać, będziemy się cieszyć tym, że jesteśmy w domu naszego Ojca. Jeżeli czujesz się poważnym katolikiem, to masz dzisiaj poważny problem w czasie modlitwy. Bo tutaj jest teren Królestwa Bożego i tu będziemy się cieszyć tym, że jesteśmy z Jezusem. Jeżeli czujesz, że bycie poważnym katolikiem to jest twoje bogactwo, to Jezus zaprasza cię dzisiaj do tego, żebyś nie był tak jak kapłan i lewita. Zostaw to, strać to. Bądź jak dziecko. I dalej, jako trzeci idzie Samarytanin. Ktoś, kto nie miał zupełnie nic do stracenia. I to jest, wiecie co, to jest po prostu bajka. Po prostu kocham takie sytuacje. Jak jest ktoś, kto myśli o sobie, że jest zupełnie ostatni, beznadziejny i zupełnie niezdolny do niczego. I Pan Jezus mówi, ty będziesz moim narzędziem. I to jest naprawdę niesamowite. I Pan Bóg ma taką fantazję. I zobaczmy, że to jest w sytuacji, kiedy człowiek umiera, poraniony jest, spodziewa się pomocy od tych, od których mógł się spodziewać i wszelkie ludzkie rozwiązania zawiodły. I on sobie tam leży i patrzy jednym okiem już, idzie jakiś Samarytanin. Nie, Samarytanin to na pewno nie, nie? Wszystko tylko nie to. A tu przychodzi Samarytanin, bierze go na bydle, zawozi go do gospody. Zobaczmy, że w tej Ewangelii jest Trójca Święta, której chcemy też działania doświadczyć tutaj na modlitwie. Zobaczcie, że ten Samarytanin to jest taki jak Bóg Ojciec. On spojrzał na tego człowieka, który leżał. Spojrzał na niego. Podszedł, podniósł go, wsadził go na bydle i zawiózł go do gospody. Jest taka piękna sytuacja w księdze proroka Ezechiela. To jest cudowny fragment biblijny. Posłuchajcie. To jest fragment, który mówi o miłości Boga do narodu izraelskiego, do wszystkich ludzi. I przedstawia historię Boga jako czułego i troskliwego, który widzi Jerozolimę, jego umiłowane miasto, jego umiłowanych ludzi, którzy leżą jak małe poronione płody, jak małe dzieci, jako zupełnie bezsilni. Posłuchajcie tego słowa i zobaczcie siebie w tym słowie. Zobaczcie siebie w tej sytuacji bezradności. Zobacz, że Bóg do ciebie kieruje to słowo. A twoje urodzenie w dniu twego przyjścia na świat nie odcięto ci pępowiny, nie obmyto cię w wodzie, aby cię oczyścić, nie natarto cię solą i w pieluszki cię nie owinięto. Żadne oko nie okazało współczucia, aby spełnić względem ciebie jedną z tych posług przez litość dla ciebie. W dniu twego urodzenia wyrzucono cię na puste pole przez niechęć do ciebie. Oto ja przechodziłem obok ciebie i ujrzałem cię, jak szamotałaś się we krwi. Rzekłem do ciebie, gdy byłaś we krwi, żyj, rośnij.
Jak trawę na polu Cię uczyniłem. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi Twoje nabrały kształtu i włosy Twoje stały się obfitsze, ale byłaś naga i bez ukrycia. Oto przechodziłem obok Ciebie i ujrzałem Cię. Był to Twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę płaszcza mego nad Tobą i zakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze, wyrocznia Pana Boga. Stałaś się moją. Obmyłem Cię wodą, otarłem z Ciebie krew i namaściłem olejkiem. Następnie przyodziałem Cię wyżywaną szatą, obułem Cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem i okryłem Cię jedwabiem. Ozdobiłem Cię klejnotami, włożyłem bransolety na Twoje ręce i naszyjnik na Twoją szyję. Włożyłem też pierścień w Twój nos, kolczyki w Twoje uszy i wspaniały diadem na Twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś do godności królewskiej. Rozeszła się Twoja sława między narodami dzięki Twojej piękności, bo była ona z powodu ozdób, w które Cię wyposażyłem. Bóg widzi Ciebie, jak leżysz, jak szamoczysz się we krwi. I dzisiaj to jest czas miłości. To jest czas, w którym Bóg do Ciebie mówi: żyj, rośnij. W którym Bóg przywraca Tobie na nowo życie i w którym Bóg przeozdabia Cię na nowo. Także wszyscy inni będą patrzeć na Ciebie i będą się dziwili. Bo będą patrzyli na Ciebie i będą mówili: co on, co ona ma w sobie tak niesamowitego? Wiecie, tak naprawdę głęboko wierzę, że to jest życie w obfitości, które Bóg chce nam dać. Że kiedy żyjesz w obfitości, to przychodzą do Ciebie ludzie i pytają się: co Ty w sobie takiego masz? Ja też chcę tak żyć. I zobaczcie, że Słowo Boże mówi nam, że to się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy poranieni, kiedy jesteśmy bezsilni, kiedy szamoczemy się we krwi i przychodzi do nas Bóg i mówi: żyj, rośnij, Marcin. I urosłem. I On jest dosłowny. I co dalej mówi? On mówi: ja Ciebie przyozdobię. I On się zaczyna o Ciebie troszczyć. Bóg jest wspaniały. On taki jest i On taki przychodzi dzisiaj do Ciebie. Zobaczmy, że ten Samarytanin zobaczył tego człowieka, który leżał. I co on w nim zobaczył? Co zobaczył Bóg Ojciec w Jerozolimie, która leżała i szamotała się we krwi? Co on zobaczył? Co on zobaczył w Tobie, skoro inni ludzie w Tobie tego nie widzą? Jest taki kabaret, ten Baranie Normalni, nie? Jest ta Mariolka. Tam hello co chwilę mówi. Hello, jestem córką króla. Jak wy możecie tego we mnie nie widzieć, nie? Dlaczego wy we mnie tego nie widzicie? Przecież to jest moja tożsamość. Ja na to zasługuję. A my myślimy zupełnie odwrotnie o sobie. Nie, nie, wszyscy tylko nie ja. Ale kiedy myślimy o sobie wszyscy tylko nie ja, no to Pan Bóg się z tego nie cieszy. Bo jeżeli my leżymy, szamoczemy się we krwi, nie mamy siły, żeby wstać i Bóg do mnie przychodzi i mówi: ja Ciebie teraz podniosę, a Ty: nie, no wszyscy tylko nie ja. To się Bogu nie podoba, żeby było jasne. Jeżeli Bóg do Ciebie przychodzi, chce Cię podnieść. I On widzi w Tobie więcej niż inni ludzie. I nawet jeżeli czujesz się sam, osamotniony, pobity, poraniony, na pół martwy, tak jak ten człowiek w Ewangelii, to właśnie do Ciebie pierwszego dzisiaj przychodzi Jezus. Właśnie do Ciebie. I to jest kolejna, która już dobra nowina, bo już nie zliczyłem. Ale cała Ewangelia jest dobrą nowiną dla nas. I zobaczmy, że Ojciec w taki sposób okazuje miłość, że On więcej widzi niż inni ludzie. I On się Tobą zachwyca. I On ma na Twoje życie plan. I On chce Cię obdarzyć miłością zupełnie za darmo. Nie musisz na nią zasługiwać.
darmowa miłość. Są takie czasami koszulki, darmowe uściski, free hugs, nie? Ludzie noszą na przykład na jakichś takich większych imprezach i się wszyscy przytulają, nie? To jest darmowa miłość od Boga. U Boga jest cały czas, 24 na dobę, przez całe życie, darmowa miłość, za free, za darmo. I ten ojciec, ten Samarytanin bierze tego człowieka i kładzie go na bydle. Przepraszam, może niektórych to zgorszy, ale zobaczmy w tym bydlęciu Chrystusa. Ktoś może powiedzieć, no tak, czemu ksiądz Pana Jezusa porównuje do bydlaka? Dlatego, że w księdze Izajasza napisano o nim w pieśni o cierpiącym cudze Jahwe, że był bardzo nieludzko zeszpecony, że zakrywa się przed nim twarz, że odwraca się od niego wzrok, że jest jak robak. Taki on się stał. Jeżeli cię to gorszy, to dobrze. Bo on chce cię zgorszyć dla ciebie, żeby ci pokazać, jak bardzo cię kocha. Z ilu rzeczy zrezygnował. Mógł być sobie w niebie z aniołami. Wieczna impreza przez wieczność. Zostawił to wszystko. Nie tylko stał się człowiekiem, ale cierpiał tak, ale przyjął na siebie takie cierpienie, że w nim nie było człowieka widać. I to z miłości. I kiedy wsadził ten Samarytanin, Bóg Ojciec, wsadził cię na miejsce Chrystusa, powiedział, ty jesteś moim synem, tak jak On. Spójrz na krzyż. Na krzyżu Chrystus zapłacił za ciebie. Pozwól się ponieść krzyżowi. Wyobraź sobie, że na tym bydlaku jest krzyż i połóż się na ten krzyż i niech cię Ojciec zaniesie na tym krzyżu Chrystusa. Ale Chrystus nie tylko umarł, ale zmartwychwstał. Ten krzyż został, a On zaniósł ciebie do gospodarza, do Ducha Świętego. Musimy coś zrobić z Nim. I cała Trójca Święta musi coś z Tobą zrobić, musi Cię ożywić. I zaczyna Cię opatrywać, zaczyna Cię leczyć. I Ewangelia mówi, że to leczenie następuje w dwojaki sposób. Bo Samarytanin zalał rany oliwą i winem. Oliwa jest w Biblii symbolem namaszczenia. Chrystus, ja czasami w szkole mówię, jak mówię do młodzieży, co to znaczy Jezus Chrystus? No Jezus to jest imię, a Chrystus to jest nazwisko. Nie. Zła odpowiedź. Jezus oznacza Bóg zbawia, Chrystus oznacza namaszczony. Chrystus to znaczy namaszczony, namaszczony Duchem Świętym. Pan Bóg namaścił mnie i posłał mnie, abym ubogi ogłosił dobrą nowinę. Abym opatrywał razy serc złamanych, abym więźniom zapowiadał wolność i jeńcom swobodę, abym obwieszczał rok łaski u Pana. To mówi o sobie Chrystus, On jest namaszczony. I kiedy jesteś obolały, poraniony, kiedy przechodzisz przez krzyż Chrystusa, przechodzisz pod krzyż, to Chrystus, kiedy umierał, powiedział, wykonało się i tchnął Ducha Świętego. I ten sam Duch, który jest w Chrystusie, namaszcza ciebie. I Bóg Ojciec patrzy na ciebie i widzi w tobie Chrystusa. I teraz mamy odpowiedź, co on już wtedy w nim widział, w tym leżącym. Chociaż to się jeszcze nie stało, on wiedział, jaki ma plan wobec niego i on już widział w nim Chrystusa. On widział w nim swojego Syna. Bóg w tobie widzi swojego Syna. A za twoje grzechy, za twoje nieprawości Chrystus zapłacił na krzyżu i one tam zostały, bo On zmartwychwstał. I ten sam Duch, który Jezusa przeprowadził przez grób i sprawił, że Chrystus zmartwychwstał, ten sam Duch Święty jest w tobie. Ta sama Boża moc jest w tobie. Ten sam Bóg działający cuda jest w tobie. Oliwa
w Biblii z drugiej strony była też symbolem namaszczenia i oddania Bogu. Kiedy namaszczano króla albo proroka, wylewano mu oliwę na głowę. Namaszczano go świętym olejem. To był znak, że on należy do Boga. Zobaczmy, ten człowiek, który leżał tam przy drodze, on należał do zbójców, on był w rękach zbójców. Teraz ojciec go bierze, okazuje mu swoją miłość, bierze go na swoje ręce, wsadza go na bydle, zawozi go do gospody i namaszcza go oliwą i mówi mu: nie należysz już do nich. Należysz teraz do mnie, cały. I to jest kolejny krok, do którego zaprasza nas Bóg, żeby dzisiaj oddać Mu się w całości. Stoję przed Tobą taki, jaki jestem, możesz zalać mnie oliwą po czubek głowy. Możesz uzdrowić we mnie to, co sam chcesz. I z drugiej strony zalewa je winem. No to też nie trzeba tłumaczyć, nie? Wszyscy wiedzą, że wino daje radość. Ale jest też symbolem darów duchowych. Jeżeli Bóg przyozdobił to szamotające się dziecko, które było we krwi, że było piękne, w piękną szatę, w kolczyki, w łańcuszki, w cudawianki, to Bóg chce ciebie obdarzyć darami duchowymi. Nie tylko darami takimi fizycznymi, że będziesz ładna czy ładny i będziesz się uśmiechała. No bo to jest dar fizyczny. Jak masz pokój w sercu, no w Biblii to czytamy, że z obfitości serca mówią usta i tak jakie mamy serce, takie będzie nasze oblicze. Więc jeżeli masz pokój w sercu, to będziesz miał też pokój na twarzy. Ale jeżeli masz smutek w sercu, no to będziesz smutny chodził i rozgoryczony. Więc jeżeli Bóg daje ci dary duchowe, to daje to dla twojej duszy, ale także dla twojego ciała. Chcę, żebyś nie tylko miał uśmiechniętą twarz, buzię, ładne, jasne, śmiejące się oczy, ale chcę, żebyś też cieszył się życiem duchowym. Że to jest takie coś jak: no teraz mogę powiedzieć, że oddycham pełną piersią. I często osoby, które długo żyły w żalu, w braku przebaczenia, kiedy przebaczają, to mówią: proszę księdza, czuję, że żyję. Jakby coś, jakiś ciężar ze mnie spadł. I to jest właśnie Duch Święty, który przychodzi i uwalnia od poczucia żalu. Ale to wino my rozumiemy jeszcze inaczej, kiedy przychodzimy na Eucharystię. To jest wino, które się staje krwią Chrystusa. I to jest jeszcze inne znaczenie. To znaczy jeszcze więcej, że Bóg daje mi swoją krew. To znaczy daje mi swoje życie. To znaczy mówi: Marcin, od tego momentu ja żyję w Tobie. I najlepsze jest to, że do nas należy tylko jedna rzecz. Pozwolić, żeby Bóg żył w nas i żeby robił to, co chciał w nas. Pozwolić Mu na to. I Duch Święty, który jest tym gospodarzem, kiedy Bóg Ojciec zalewa te rany oliwą i winem, to czasami potrzeba, żeby terapia jeszcze trwała. Ten Samarytanin mówi: słuchaj, ja muszę iść, ale dam Tobie 2 denary, jakby coś jeszcze mu brakowało, to weź się nim zaopiekuj, ja za wszystko zapłacę. Ojcowie Kościoła mówili, że te 2 denary to jest Stary i Nowy Testament, to jest Słowo Boże. Kiedy będziesz czytał Słowo, to Bóg będzie ciebie uzdrawiał, będzie dawał ci pokój serca, będzie przychodził do ciebie z wewnętrznym uzdrowieniem, z uwolnieniem. Więc pozostaje tylko powiedzieć: witajcie w Gospodzie. Bo to będzie tutaj zaraz się działo. I do takiej modlitwy chcę was zaprosić. Żebyśmy się poczuli tak jak ci ludzie w Gospodzie. Skądś tam przyjechaliśmy, może nawet nas ktoś przywiózł. Nie wiem, czy ktoś na jakimś bydlęciu dzisiaj przybył tutaj? No nie. Ale samochody też są straszne, zatruwają środowisko, więc można powiedzieć, że to są takie bydlęta techniki, więc
Więc możemy wszyscy dzisiaj się poczuć jako ci, którzy zostali przyprowadzeni tutaj do tej gospody. I z nami jest cała Trójca Święta, jest z nami Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. I piękne jest to, że ten człowiek, który był poraniony, on tak naprawdę musiał tylko dać się ponieść. Bo nic nie robił. On leżał. Musiał pozwolić się podnieść. Musiał pozwolić położyć się na tego bydlaka. Musiał pozwolić na to, żeby ten gospodarz go opatrzył. No pewnie i tak nie miał za dużo siły. Także jeżeli nie masz siły już dłużej walczyć, to poddaj się temu wszystkiemu, co tutaj będzie. Nie zastanawiaj się, nie kombinuj zbytnio. Nie poddawaj się swoim oporom, które będą się w tobie pojawiały. Po prostu pozwól się ponieść. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bardzo ważną, ostatnia, która jest bardzo ważna. Bo w tej Ewangelii jest napisane tak, że... Chwila, niech to poszukam. Gdy go zobaczył ten Samarytanin, wzruszył się głęboko. I chciałbym przez chwilę zatrzymać się nad tym wzruszeniem, bo to wzruszenie to jest nie takie wzruszenie, jak my sobie myślimy, to takie emocjonalne uniesienie, że można sobie chlipnąć. Nie. To jest zupełnie coś innego. Po grecku to słowo znaczy o wiele więcej, bo to słowo oznacza jakby w najwyższym stopniu taką współczującą miłość. Że nawet niektórzy, którzy zajmują się tymi oryginalnymi językami biblijnymi, mówią, że to słowo jest bardzo bliskie ze słowem, które oznacza łono. Że one wzajemnie tak od siebie jakoś tam pochodzą. Ale jaki to ma dla nas sens? Że kiedy Bóg okazuje miłosierdzie, to rodzi nas na nowo. I jeżeli rodzi, jeżeli stwarza coś, to stwarza zupełnie z niczego. I jeżeli Bóg chce nad nami dzisiaj wzruszyć się głęboko, to chce stworzyć w nas, w naszych sercach, w naszym życiu takie przestrzenie, o których nigdy w życiu być może nawet nie mieliśmy pojęcia. Być może ktoś dzisiaj z wieczoru chwały wyjdzie i będzie go prześladowała myśl, żeby nauczyć się grać na harmonijce ustnej. I wyjdziesz i pomyślisz sobie, przecież ja nigdy nie miałem talentu muzycznego. I zaczniesz się uczyć grać na harmonijce ustnej i będziesz siadał na rynku, ludzie będą się przy tobie zatrzymywać, a ty będziesz im opowiadał o Jezusie i oni będą się nawracać. Może tak być. Bo już umówiliśmy się, że dzisiaj Pana Boga nie ograniczamy. Ja tylko czekam, jak ktoś na skrzynkę mailową napisze świadectwo, jak się uczy grać na harmonijce. Ale chciałbym, żebyśmy nie ograniczali Pana Boga, bo On może i On będzie to robił dzisiaj. On będzie nam wlewał w serca zupełnie nowe pragnienia. Być może będzie rozpalał wasze pragnienia, które w was były, o których nawet nie przypuszczaliście, że możecie to robić. Wiecie co, ja to ostatnio tego doświadczyłem. Jak byłem mały, moja ciocia była organistką. Jest nadal organistką w kościele, gra w kościele. I ciocia miała taką ambicję, żeby Marcinka nauczyć grać na organkach. Matko. Próbowała trochę, ale ja przez wiele lat nie mogłem patrzeć w ogóle na organy. I od jakiegoś czasu zaczynam odkrywać w sobie takie pragnienie, żeby wrócić do tego i nauczyć się grać. Bo mi tak pomaga to, że tu przede mną w parafii był ksiądz Krzysztof. On był taki muzyczny
I on tak rozwija swoje talenty muzyczne i za każdym razem, kiedy się z nim spotykam, to on mówi, że znowu nauczył się na czymś innym grać. Znowu na jakimś innym instrumencie. Ja sobie tak w pewnym momencie pomyślałem, matko, to jak on wykorzystuje tak te dary od Pana Boga, to co ja z nimi robię? I od razu moja ciocia mi się przypomniała. I kiedyś się modliłem i po modlitwie było we mnie pragnienie, żeby nauczyć się grać na klawiszach, bardziej na pianinie, na takich fortepianach, także będę się teraz uczył, także módlcie się za mnie, żebym realizował to pragnienie, które Pan Bóg mi dał. Nie wiem, co przede mną, ale strasznie się tym cieszę, że Pan Bóg jakby to we mnie odkopał. Także zachęcam was do tego, żebyście byli gotowi na to, że Bóg może odkopać w was coś, co już dawno zakopaliście, albo że może dać zupełnie coś nowego, o czym nigdy wcześniej nie myśleliście. Dajcie się Bogu poprowadzić. Bo to słowo, kiedy ojciec wzruszył się głęboko, ono jest używane w kilku miejscach w Biblii i zawsze ma taki bardzo wyjątkowy kontekst. W Ewangelii według świętego Mateusza jest napisane, że Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. W tym samym słowie też jest użyte to greckie słowo o tym litowaniu się. A dzisiaj mamy niedzielę dobrego pasterza. Więc tym bardziej Jezus chce się litować nad nami, żebyśmy nie byli jak owce, które nie mają pasterza, ale żebyśmy byli jak owce, które mają pasterza, które słuchają Jego głosu, które rozpoznają Go i które idą za Nim, które On pociąga. I dalej w Ewangelii świętego Mateusza czytamy, gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. I znów Chrystus się zlitował. Na widok wdowy, która chowała swojego jedynego syna, zlitował się nad nią i wskrzesił młodzieńca. Dał mu zupełnie coś, co po ludzku by się mogło wydawać, że to już koniec. A on poszedł, dotknął jego ciała i wskrzesił go na nowo. Zlitował się nad nim. On się narodził na nowo. I te rekolekcje, które przeżywamy w internecie, one dlatego też się nazywają nowe narodziny. Bo my mamy narodzić się na nowo. Bóg chce, żebyśmy my się narodzili na nowo. Aż w końcu to najpiękniejsze, że ten syn marnotrawny, o którym słyszymy w Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy tylko podjął decyzję o tym, żeby wrócić do Ojca, już przygotował sobie mowę, że powiem, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie już nie jestem godzien się nazywać jednym z Twoich dzieci, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Już miał wszystko przygotowane, żeby przewidzieć wszystkie sytuacje i jest napisane w Ewangelii, a gdy był jeszcze daleko, jego ojciec ujrzał go i wzruszył się głęboko. To znowu ojciec go ubiegł swoją miłością. I on zaczyna się przed nim tłumaczyć, ale on go w ogóle nie słucha, bo w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uścisnąć ramiona Ojca. I o to będziemy się modlić. Amen? Amen. Amen.